Szczepienia będą obowiązkowe? To możliwe, szczepienia będą obowiązkowe? Profesor Andrzej Horban, inaczej czeka nas czwarta fala. Profesor Andrzej Horban, doradca premiera do spraw COVID-19, był gościem w programie Trzecim Polskiego Radia, gdzie mówił m.in. o tym, czy jesienią czeka nas czwarta fala koronawirusa i jak możemy temu zapobiec. Profesor Andrzej Horban był pytany m.in. o to, kiedy możemy spodziewać się w Polsce szczepień dla osób w wieku 16-18 lat. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie można to ogłosić i zacząć szczepić ewentualnie ludzi w tym wieku, powiedział. Dodał, że aktualnie jedyna szczepionka, która została dopuszczona do użycia dla osób poniżej 18 roku życia, to Pfizer. Doradca premiera do spraw COVID-19 był także pytany o to, jakie grupy społeczne nie chcą się szczepić. Trochę jest problem powyżej 80, ale również pomiędzy 60-69, przyznał. Jeżeli uda się znaleźć przyczyny tej sytuacji, to będzie można znaleźć środki zaradcze. Jeżeli w żaden inny sposób nie uda się przekonać ludzi do szczepień, to być może będzie trzeba wprowadzić obowiązek szczepień, zaznaczył profesor Horban. Dodał, że jeżeli nie zaszczepimy większej liczby osób, to jesienią w Polsce będziemy mieli czwartą falę koronawirusa. Horban, dopuszczalne jest podanie drugiej dawki pomiędzy 4 a 12 tygodni od podania pierwszej. Z punktu widzenia przeciętnego człowieka dopuszczalne jest podanie drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 pomiędzy 4 a 12 tygodni od podania pierwszej, zapewnił we wtorek profesor Andrzej Horban, przewodniczący Rady Medycznej przy premierze. Profesor Horban pytany był w programie Trzecim Polskiego Radia, czy skrócenie odstępów między podaniem drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 wynika bardziej z przesłanek medycznych, czy też raczej z niepewności dotyczącej wielkości dostaw tych preparatów. To oczywiście również jest i trochę niepewności, co do wielkości dostaw. Na razie sytuacja wygląda dosyć optymistycznie. Myślę, że do końca czerwca rzeczywiście będzie tych kilka milionów szczepionek i większość ludzi, którzy zechce się zaszczepić, zaszczepi się, powiedział profesor. Horban odniósł się też do pytania o to, czy skrócenie podania drugiej dawki w przypadku szczepionki firmy AstraZeneca będzie zgodne z zaleceniami medycznymi. Do tej pory na podanie drugiej dawki trzeba było czekać 82 dni, a od 17 maja będzie to 35 dni. To jest wszystko ok. Badanie było zrobione, tak jak było zrobione. Dopuszczono pacjentów, podanie drugiej dawki, od 4 do 12 tygodnia. Tak mówiąc nawiasem, z punktu widzenia medycznego wydaje się, że do 12 tygodnia wcale nie jest tak źle, dlatego, że ta odpowiedź wydaje się być trwalsza niż wcześniej, ale wydaje się być, dlatego, że to są relatywnie małe grupy i to jest na granicy istotności, podkreślił profesor Horban. W ocenie eksperta to jest kwestia dyskusji pomiędzy profesorami, wakcynologami. Z punktu widzenia przeciętnego człowieka jest dopuszczalne podanie drugiej dawki, PAP, pomiędzy 4 a 12 tygodniem, dodał. W poniedziałek szef KPRM i pełnomocnik do spraw programu szczepień Michał Dworczyk powiedział, że zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej podjęto decyzję o skróceniu okresów między dwiema dawkami preparatów Moderny, Pfizer i AstraZeneca do 35 dni, czyli do 5 tygodni. Do tej pory ten okres odpowiednio dla preparatów dwudawkowych Moderny i Pfizer wynosił 42 dni, a dla AstraZeneca 82 dni.